Rolnicza. Dzień dobry Państwu. Zacznę od rolników. Szacunek dla panów ministrów, uszanowanie i dla prezesów z Francji, z Litwy. Ja, kochani Państwo, nie wiem, jak to by wyglądało, jakby prezes izb rolniczych z Francji przyjechał w Polsce, chciał rządzić na takich samych zasadach jak w Francji. Proszę Państwa, wiecie Państwo, jak ten pan prezes Francji by się nazywał? Don Quixote. Walczyłby z wiatrakami. O, tak to wygląda. My, izby rolnicze, co my możemy? Już ja od dawna to mówiłem. Panie ministrze Ardanowski, pan był przecież w izbach przewodniczący. Co nasz pan Szmulewicz może zrobić? A przed chwilą kolega mówił, żdzikamy. Dużo narobiliśmy? Pytam się, co pan prezes z Francji mógłby tu zrobić? Pan prezes z Litwy, nie wiem, tam też zaczynacie dobrze działać, też niewiele. Więc jak my tu, no co, my jesteśmy to, te Sancho Pancho, no bo przy naszym Don Quixocie. Panie Wiktorze, przepraszam za, pan ma na imię Wiktor, nazwisko Szmulewicz, ale to tak jak Don Quixote, no jaka walka? Jaka walka z czym? Pytam się, proszę Państwa, jestem z Podlasia. My na Podlasiu ASF pierwsi mieliśmy. Pan minister Jurgiel chciał dobrze, chciał płot, chciał wystrzelać. No niestety sam nie jest ministrem, z szacunkiem panie Ardanowski, ale już nie jest ministrem, pan Jurgiel. A dużo chciał nam pomóc, bo jest z Podlasia, na Podlasiu to się zaczęło dziać. I pan wiceminister Bogucki też stamtąd jest, też chciał. My na Podlasiu, wszyscy mówią, że co czwarty litr mleka jest z Podlasia. Byłem na spotkaniu ministra Zaruskiego, powiedział nie, panie Zdzisławie, już co trzeci litr mleka jest z Podlasia. Wy jeszcze jesteście tacy... pasjonaci. My jesteśmy chorzy, a nie pasjonaci, bo wstawać o 4 rano, krowy doić, a później od 10 do 2 wieczorem jeździć dziki straszyć. To pasja? To jakieś chore ludzie są. No ale żeśmy weszli w te kredyty, to co mamy zrobić? A no złapano nas i teraz nie ma wyjścia, bo obory postawiliśmy. Mówią, ale jakie oni zachłanne. No tyle krów chowają. Mało mu 100, czego 200. A wy wszyscy dobrze wiecie, czemu 200. Bo jak wyprodukowanie litra mleka, panowie profesorowie, doktorzy wyliczyli, jest złoty 25, a taka, no już dobra cena jest złoty 50. Kochani, mi zostaje 25 groszy z litra mleka. Nie tylko mnie, bo i moim kolegom. A 25 groszy, kochani, jak do mnie przyjeżdża do serwisu, czy do ciągnika, czy do hali udojowej, bierze 200 zł za roboczą godzinę. Z dojazdem to jest 250. Kochani, panie ministrze, to trzeba 1000 litry mleka udoić, żeby z tego zostało 250 zł. Rozumiecie? To jest na roboczą godzinę. Pan minister mówi, że my przesadzamy u nas na Podlasiu. Panie ministrze, najpierw przepraszam, będę mówił ostro, potem podziękuję. Ale bo mówił pan, że my, bo my ciągniki kupujemy. Za duże, za drogie. Nie, nie, nie. Proszę państwa, jak firmy, nieładnie to powiem, jak firmy się tak wycwaniły, że wysyłają jednego mechanika, bo robocza godzina jest 200 zł. Co ten jeden mechanik zrobi? I ja mówię, z dojazdem 250. Na 250 zł trzeba 1000 litrów udoić, a 1000 litrów udoić to nie jednej krowy. I sami to rozumiecie. My, panie ministrze, nie przesadzamy, nie przeinwestowujemy, tylko proszę wziąć się i za te firmy. To nie może tak być, że jakakolwiek firma, jaka ma współpracę z rolnikiem, czy on ma owoce, czy on ma warzywa, czy świnie, czy co, każda firma idzie do góry. O, zaczyna od zera, idzie do góry. Ale ten rolnik nie idzie. I to, co pan minister mówi, że za dużo komorników przyjeżdża. I owszem, przyjeżdża. Jak 250 zł wychodzi robocza godzina, ja jestem od krów. Nie będę mówił o owocach, ale państwo o tym rozumieją i o świniach. Ja muszę 1000 litrów udoić mleka, żeby 250 zł zapłacić za roboczą godzinę. Więc skąd ja tych pieniędzy nabiorę? I o to się dobiegam. Ale wróćmy do tych naszych izb rolniczych. Ja jestem przewodniczący izb rolniczych w powiecie łomżyńskim. U nas, panie ministrze, wyszło, że tak, za to, że mamy taką produkcję mleka, żeśmy mieli i mamy na Podlasiu, kary za mleko dostaliśmy, i to solidne kary. Ale było powiedziane, ale była mowa o tym, że za nadprodukcję będą kary. Kochani, jak ja stawiam oborę i płacę za nią 2 miliony, nikogo nie obrażając, bo ktoś, kto chowa, ma inną dziedzinę, nie musi hali udojowej. Ja muszę hale udojową. Nie musi paszowozu. Ja muszę paszowozu. Na te nieładniąc cholerne krowy to tyle kasy trzeba wydać, że głowa mała. Więc ja nie, jak ja za 2 miliony postawiłem oborę, kochani, to co ja mam tam chować? Te 40 sztuk, co miałem? A bank mnie przychodzi i się pyta, że czas spłaty.
I mało tego, jak dostałem dopłatę agencyjną, ja mam mieć wzrostu 10%. I bank przyjeżdża, patrzy, czy jest więcej krów. I tak mi przyjeżdżał, patrzył. No i owszem, krów było więcej, a jak więcej krów, to więcej mleka, nie? To czyli którą karę miałem zapłacić? Czy do banku zapłacić za to i poszedłby na kredyt komercyjny, tak? Czy zapłacić do Unii? Bo nadprodukcji. Ale zaraz, zaraz, kochani, wszyscy o tym wiecie. Moje mleko i moich kolegów i państwa nie zostało wylane do rowu. Czyli było dobre. Oddaję do dobrej mleczarni, do Piątnicy. I co Piątnica zarobiła? Szacunek, niby moja mleczarnia, nie? Szacunek Piątnica zarobiła. Przewoźnik zarobił, każdy zarobił. I do budżetu państwa został podatek wpłacony. Ja pisałem pisma do pana ministra finansów. To może by nam do tych kar chociaż trochę dopłacono. Chociaż trochę. Nie mówię, że wszystkie. Nie, niestety nie. I brmij mi dalej. Czyli tak, to kary za mleko żeśmy zapłacili. Okazało się, była w tym roku susza. Ja na swojej gminie mam większość, naśniadowo taka miejscowość, mamy większość gleby 5-6 klas. Nie można było szacować kukurydzę. Pan minister wszemi wobec powiedział, szacunek za to, bo moi koledzy z innych gmin dostali, 2 miliardy z czymś na suszę. My na u siebie na śniadowie, nikt nam nie będzie szacował kukurydzy. Bo jest zapis sprzed 20 lat, kochani państwo, że jak przeważa gleba większość 5-6 klasy, to na własne ryzyko siejemy kukurydzę. Ja pytam się, to za to, że my mamy taką wydajność, taką ilość mleka, zamiast dostać nagrodę, to dostaliśmy karę, to czyli nie była szacowana susza, panie ministrze. O tak to wygląda. To jeździłem do pana wojewody podlaskiego, pan wojewoda zadzwonił, no tak, jest taki zapis, no niestety. To czyli tak, za suszę nam, za kukurydzę nie była szacowana, ale ONW nam zostało zabrane. Kochani państwo, na Podlasiu jest ponad 600 miejscowości zostało zebrane NW. Do mnie przyjeżdżają, rolnicy się pytają, to zaraz, zaraz. To okazało się, że izby się pod tym podpisały. Okazało się, że tak. Byłem na spotkaniu pana ministra Zarudzkiego. Pan minister Zarudzki miał jak raz z Jungu panów profesorów i doktorów, bo to było przed podpisaniem. Pytał się. Fakt, że panowie zaczęli mówić po profesorsku, ale jak poprosiłem, powiedzieli trochę po chłopsku. Czyli co było brane pod uwagę kryteria? Ano dochodowość, kochani państwo, czyli tego konia, co ciągnie, to go batem, bo my za mleko podobno mamy w granicach 100 tysięcy. Ja mówię, panowie profesorowie i doktorzy, zrozumcie, te 100 tysięcy za mleko, jeśli ktoś ma, to musi mieć 100 krów. Jaki to jest nakład na 100 krów? Ale zaraz, zaraz, mniejsza o to, te 100 tysięcy, jak zostanie przelane w piątek po obiedzie, to u tego rolnika jest na koncie, jest w piątek, w sobotę i w niedzielę, bo wtedy bank nie pracuje, ale w poniedziałek z rana już wszyscy lecimy spłacać faktury. Panie ministrze, panowie, nie faktury z tego miesiąca, cholera jasna, kserowane faktury, kochani, z 3 miesięcy wstecz. Co teraz urząd zrobił skarbowy, że jak będzie po więcej jak 3 miesiące, to będziemy mieli problemy z VAT-em. O tak ja panu profesorom i doktorom tłumaczyłem, że tak my za te mleko mamy. Mamy takie obory, takie kredyty i musimy spłacać. No ale niestety, tak to wzięto pod uwagę. Więc ja uważam, jeśli ja na Podlasiu dostałem kiedyś to NW, czyli mamy tam zimno, bo zimno, my dopiero siejemy zboża, jak już naprawdę wszędzie ładnie wschodzą, no bo u nas jest chłodno i zimno. Nie będziemy na mróz siać, no. Taka jest prawda. Więc za coś dostaliśmy to NW, teraz zostało nam zabrane. Co mam tym rolnikom powiedzieć? Ale ja dalej, kochani, jestem ten Sancho Pancho, a mój kolega Wiktor Szmulewicz, Don Quixote. Tak, bo ja o to się zgłaszałem, ja przyjeżdżałem do pana ministra, ja zgłaszałem się i pan Szmulewicz wtedy był, odwoływał protest. To tego dnia było, co był odwołany protest izb rolniczych. I co nasz pan Wiktor zrobił dla nas, dla Mazur, tak samo dla innych. Kochani państwo, niektórzy dostali, pan minister Danowski powie, trochę więcej, ale to zostało, kochani, skłóceni rolnicy. Jak ja mam powiedzieć, jedni przyjechali i mówią, że cholera jasna, po drugiej stronie przemiedzę. Dlaczego im dołożyli? Przecież to jest ta sama ziemia, to co? Tam już... Nie da radę, tam ONW się należy, a tu się nie należy. Co to jest grane? No, pytałem panów profesorów, panów doktorów, to oni mówili, z tym czasem proszę zaczekać, to oni mówili, że oni z zabiórka to wszystko załatwili. No tak, z zabiórka? Jest tyle spraw, ja jeszcze raz wrócę. Czy my w tych izbach, ja się zwracam do prezesa z Francji, czy on by sobie poradził u nas w Polsce? Przed chwilą mówiła nasza pani profesor Jeżyńska. Pani profesor coś pięknego mówiła. Jak ja bym chciał, żeby pani profesor razem współpracowała z naszym Wiktorem. Bo ona wie, co nam rolnikom trzeba. Młodzi uciekają. Oni chcą wolnych dni, oni chcą żyć normalnie jak wszyscy. I pewnie i walnąć to wszystko w ciorty. Kochani, ja wczoraj byłem w powiecie łomżyńskim, wczoraj było 20-lecie.
Starosta mnie zaprosił jakiejś izby rolniczej. Tyle było przedstawicieli i w katedrze była msza święta. I potem na spotkaniu szedłem z kolegą, który jest komendantem straży, mój dobry kolega. Mówi: Zdzisiek, zobacz po wszystkich tu. Ty jesteś jeden rolnik. Wszystko budżetówka. Wojewoda budżetówka. Starosta budżetówka. Wójtowie budżetówka. Szpital budżetówka. Ja ze straży mówi: szacunek, wyjeżdżamy, pomagamy. My jesteśmy budżetówka. Każdy jeden samochód, co zalewamy, to budżet zapłaci. Policja tak samo, wojsko. Pytam mi się tu na sali, zobacz. Czy jest chociaż ktoś, kto podatnikiem jest? Szacunkiem, ja jestem wierzący. Zobacz, mówi, są dwa biskupi. Też podatku nie odprowadzają. Śmieszne, ale prawdziwe. Kim my jesteśmy, kochani? Kim my jesteśmy? Zrozumcie, jeśli w gminie będą robić drogi, cokolwiek, jeśli nie spytają się przedstawiciela izb rolniczych, to nam takie izby są niepotrzebne. Jeśli w starostwie cokolwiek będą robić, a nie spytają się przedstawiciela izb rolniczych, to na izby, przepraszam, na co te izby są potrzebne? Pan prezes Francji by powiedział, że tam to są izby. Tam jak gnojówko zleli, nie było problemu. U nas tego nie można zrobić. I jeszcze raz się pytam, jeśli kupuję tyle ropy, tyle za prąd płacę. Ja kiedyś chowałem parę sztuk, a teraz muszę chować kilkaset sztuk. Czemu? Mój ojciec nie był w Unii, ani mój dziadek nie był w Unii i nie miał kredytów, a ja mam kredyty. Ja nie narzekam. Tylko mówię, chodzi o nie o Unię, tylko chodzi o to, my tu w Polsce. Jeśli nasze izby nie będą w ogóle nic znaczyły, to z całym szacunkiem, czy te wybory są potrzebne? Czy pan minister, będąc przewodniczącym, jak nasz pan Wiktor, dużo zdziałał? Teraz ja dziękuję, bo za dużo mówiłem, teraz dziękuję, panie ministrze, bo pan, nasz, mój sąsiad, minister Jurgel, próbował, nie dał rady nic zrobić ze zwierzętami futerkowymi. Szacunek dla ministra Ardanowskiego, jest trochę butny, ale dobrze, bo nie tylko do rolników, ale i do prezydenta, do prezesa. Udało się, z futerkowymi nie ma problemy, bo to dla Polski potrzebne. Z tymi dzikami myślę, że pan minister mówi, że poradzi sobie, ale to jest tak, jak mi kolega mówił, bo ja jeżdżę do nadleśnictwa na spotkania. Kolega do mnie mówi nawet, a już go tu nie ma, mówi: ty kopałeś się kiedy z koniem? Jak to z koniem? A spróbuj kopnąć konia, a zobacz, jak ci odkopnie. Taka o wychodzi. Ja nie życzę tego, chciałbym, że... I jeszcze jedna rzecz, panie ministrze, ja jako ten hodowca od krów, od bydła, dziękuję za to ropę, bo rzeczywiście, czy ja w ogóle wyjadę na pole, czy nie wyjadę, u mnie dwa paszowozy dziennie, muszę chodzić. I to jest to. Przepraszam, zajęłem czasu. Było trochę głośno, teraz z podziękowaniem jeszcze gratulacje do pana Jurgela. I dziękuję, że panowie z Francji, z Litwy chcieli przyjechać. Dziękuję. Brawo Podlasie!